Centrum Edukacji Socjalnej w Cieszynie, które prowadzi schronisko dla osób bezdomnych, nie brakuje świątecznego klimatu. Od kilku dni przygotowują posiłki, sprzątają, więc jakby u nas Wigilia w tym roku odbędzie się planowo. Co roku mieszkańcy aktywnie włączają się w przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Pan Mirosław zadbał o kolację wigilijną. Uwielbiam gotować. To nie jest mój zawód. To jest po prostu moje zamiłowanie. Tak, inni by to może nazwali hobby. Ja to traktuję normalnie, ja się z tym bawię, ja się w kuchni bawię i mnie to sprawia przyjemność. Ja by nie był jeszcze trzeci raz tu. Tak się potoczyły losy moje i tak pierwszym razem mnie poprosili na kuchnię, poszłem. Byli zadowoleni, potem drugim razem jak byłem, też Natalia mnie poprosiła, czy przejmę kuchnię, poprosiła mnie, czyli ja sobie pomyślałem w ten sposób, ma do mnie zaufanie, bo innego wyjścia tutaj nie ma, innego wytłumaczenia nie ma. No i tym razem też tak było. Wigilijną kolację zjadło w tym roku 18 mieszkańców wraz z pracownikami. Jednak co roku ciepłych posiłków przygotowuje się znacznie więcej dla osób z zewnątrz. W tym roku ze względu na pandemię sytuacja wygląda jednak nieco inaczej. Ze względu na COVID niestety przygotowaliśmy posiłki na wynos, także dostaną. Niestety nie możemy przyjąć gości, więc wydamy posiłki w pojemniczkach. To trudny rok. Jak ogólnie wygląda sytuacja tutaj u Was w dobie pandemii? W dobie pandemii oczywiście przestrzegamy wszystkich wymogów, przestrzegamy reżimu. Mieszkańców jest tyle, co zawsze. Na szczęście nikt się u nas nie pochorował, trzymamy się zdrowo i oby tak zostało. Z kamerą odwiedziliśmy schronisko przy ulicy Kasztanowej, ale już za niedługo przebywające tu osoby będą mogły wrócić do budynku przy ulicy Błogockiej. Wyremontowany budynek czeka na naszych mieszkańców. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planami, zgodnie z naszą myślą, z wygranym przetargiem, mamy nadzieję, to od stycznia mieszkańcy tego domu przeniosą się na ulicę Błogocką. Taką mamy już nadzieję. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.